Moja fascynacja Dalekim Wschodem i muzyką Dalekiego Wschodu zaczęła się już dosyć dawno, bo w 1990 roku. Początkowo była to fascynacja śpiewem alikwotowym mnichów tybetańskich oraz Alim Kuchum, mongolskich śpiewaków. Później przyszło zainteresowanie muzyką tradycyjną chińską i przepięknym instrumentem erhu, to jest europejski odpowiednik skrzypiec. Następnie zainteresowałem się właśnie już szerzej i głębiej w estetyką i historią Japonii. W szczególności zainteresował mnie okres Edo i Meiji, czyli koniec szogunatu, i z tego okresu pochodzą właśnie japońskie drzeworyty zwane ukiyo-e, czyli obrazy przemijającego świata. I te drzeworyty właśnie zainspirowały mnie do skomponowania najnowszego utworu na orkiestrę smyczkową. Przede wszystkim nawiązałem tutaj od strony samej techniki tworzenia drzeworytów oraz do estetyki i filozofii japońskiej w tym utworze. Jeżeli chodzi właśnie o sprawy techniczne, to drzeworyty są wykonywane w ten sposób, że na ostateczny kształt kolorystyczny drzeworytu składa się wiele, wiele warstw. I każdy kolor jest nakładany osobno i do każdego koloru jest tworzona osobna deska. I to też właśnie zawarło się w formie utworu. Jest to pewien rodzaj dekonstrukcji. Pierwsza faza utworu, czyli pierwsza faza obraz jakby, jest to ten kształt ostateczny, natomiast kolejne już odwzorowują jakby kolejne kolory tego drzeworytu. Od strony estetycznej właśnie zainteresowało mnie i zafascynowało samo podejście Japończyków do świata, do życia. W czasie, kiedy właśnie w Europie były budowane wielkie budowle z marmuru, które miały przetrwać wszystkich królów, to Japończycy zachwycali się przemijalnością. I to mnie właśnie w tym bardzo ujęło, także jest duża doza w tym utworze melancholii, romantyzmu, jakiegoś takiego spokoju i przemijania świata.